Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Barbara Zawada, jestem akredytowanym coachem i jednym z administratorów grupy Energia Kobiecości Coaching na Facebooku, do której bardzo serdecznie zapraszam. Nie jest tam tylko świat widziany oczami kobiet, ale również mamy zaostrzone swoje zmysły na mężczyzn. Także mamy ich kilku i bardzo im za to dziękujemy, że chcą z nami być, choć mało się udzielają, ale myślimy, że jednak zyskają z czasem swoją odwagę. Także za każdego członka będziemy bardzo wdzięczni i serdecznie zapraszam. Linki znajdziecie pod tym filmikiem. Jestem również autorem bloga Przestrzeń Bliskości, na którym znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów przydatnych z naszego życia codziennego, dotyczących relacji, typowo stricte zawodowych, jakichś rzeczy, które nam się przydarzają, którym idzie nam przeżyć, bo wszystko jest w naszym życiu nam potrzebne. Zdarza się nam po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Jest całkiem nowa też grupa, która jest całkiem świeża, która działa od 1 czerwca. Jest całkowicie zamknięta, a jej nazwa brzmi Przestrzeń Świadomości. Jest to przeznaczona dla osób, które chcą przeżyć swoje życie całkiem świadomie. To znaczy, że nie chcą się tak prześlizgnąć przez to życie, tylko po prostu żyć pełną życia, rozwiązywać tych problemów, nie skupiać się na tym, dlaczego one się wydarzyły, dlaczego to akurat mnie spotkało, tylko po prostu rozwiązać i iść dalej, cieszyć się tym życiem. Jeśli chodzi o moją osobę, ja od siebie daję Państwu jedną masterclassę w miesiącu. Pierwszy temat wybrałam ja, temat będzie taki troszeczkę smutny, że ja tak powiem, no ale niestety smutne rzeczy też nas w życiu spotykają. Będzie temat zdrady, dlaczego ludzie zdradzają, jak się ustrzec zdrady, jeśli to jest możliwe oczywiście, jak przejść ją bardziej tak, żeby nie ona nas nie potargała troszeczkę w środku, jak nie przenosić swoich jakichś uraz czy jakichś takich przekonań związanych, jeśli doświadczyło się tej zdrady, do następnego związku, co jest bardzo ważne. Nikt nie musi naszych ran goić, my sami powinniśmy się tym zająć. Także tutaj będzie o tym wszystkim na tej masterclassie. Będą 2-3 live o tematyce, która Was interesuje. Inaczej mówiąc, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku będzie szła ta grupa, to wszystko zależy od uczestników tej grupy. To, co oni będą chcieli usłyszeć, na jaki temat będą chcieli rozmawiać, to tylko zależy od nich. Ja dam od siebie wszystko, co wiem na temat stricte coachingowych, no to wydaje mi się, że wiem bardzo dużo. Więc tutaj będę dał bardzo dużo takich przykładów ze swojego życia zawodowego i z kontaktów z klientami. Będę dawała dużo narzędzi, dużych takich pomysłów, których mam własne. Będzie dużo wiedzy takiej typowo psychologicznej, socjologicznej, z życia codziennego. Ja myślę, że chodzi o to, że ta grupa jest też zamknięta, ona jest płatna. Jej dostęp można wykupić od czerwca do grudnia, ze względu na to, że ja myślę, że jeśli człowiek coś kupi, to jednak bardziej to szanuje i więcej chce z tej grupy wyciągnąć, a zarazem więcej włożyć. Inaczej mówiąc, że te tematy będą przychodziły od tak, bo człowiek za to zapłacił, nie są to wielkie pieniądze, ale jednak, prawda, więc tutaj będzie oczekiwał, że dostanie informację zwrotną, więc na tym bardzo szczegółowo mi zależy. Także kochani, zapraszam. Jeśli ktoś chce się dołączyć do grupy, to proszę o informację lub maila do jednych z administratorów i dalej już pokierujemy. A dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat 5 języków miłości. Jeszcze zaznaczę, że w przedostatnim filmiku był temat różnica między zakochaniem a miłością. Nie bez powodu zrobiłam najpierw filmik na tej tematyce, a dzisiaj o 5 językach miłości, bo to jest bardzo skorelowane ze sobą. Inaczej mówiąc, dobrze jest dokonywać, co już tam powiedziałam, dokonywać tych diametralnych jakichś decyzji w swoim życiu, nie w tej fazie zakochania, lecz w tej fazie miłości, ze względu na to, że Państwo sami już dobrze o tym wiedzą, że zakochujemy się wielokrotnie w życiu, a jednak tą miłość odczuwamy rzadziej lub można powiedzieć może 2-3 razy albo tylko raz. Nie powiem, że to szczęściarze czy nieszczęściarze, ważne, żeby ona była szczęśliwa i nauczyła nas czegoś, no bo miłość jest jakby naszym celem samym w sobie w życiu. Ludzie o tym często zapominają. Więc
Ja dzisiaj o pięciu językach miłości będę się posiłkowała książką Gary'ego Chartmana. Nie wszystko jest z tej książki, ale dużo. Więc ja będę się posługiwała też takim tutaj synonimem jak zbiornik. Dlatego, że każdy z nas, ja to tak ujmuję, że to zbiornik, wzięłam to z tej książki, ale bardzo mi się spodobało, więc będę używać. Każdy człowiek ma emocjonalny zbiornik, który w fazie tego zakochania jest jakby uzupełniany na bieżąco i instynktownie. To znaczy, że nam się wydaje, że jak zapełnimy raz ten zbiornik, to on starczy na całe życie. To jest nieprawda. Napełnimy go, ale później musimy go, tak jak z bakiem do paliwa, później musimy go uzupełniać, bo to przez całe życie na tym pełnym baku nie zajedziemy. Więc warto jest odkryć w sobie, czy sprawdzić u swojego... Najpierw warto jest wiedzieć, jaki ja mam język miłości i jaki ma mój partner język miłości, po to, żeby jak ten zbiorniczek troszkę nam się zużyje, czy już na tyle na nim pojedziemy, że trzeba go zapełnić. I warto jest wtedy, żeby mój partner, wzajemnie nawzajem wiedzieliśmy, jaki mamy język miłości. Więc, kochani, człowiek może mieć jeden lub dwa języki miłości, reszta jest takimi językami bardziej posiłkowymi, uzupełniającymi. Ale mamy zazwyczaj, tak jak tu już wspomniałam, jeden podstawowy lub dwa. Przechodzimy do pierwszego języka miłości. Pierwszy język miłości są to wyrażenia afirmatywne. Już szybko tłumaczę to takie słowo, może mniej spotykane. Co to znaczy? To jest nic innego jak emocjonalne wyrażenie miłości poprzez budujące słowa. Jakie to słowa budujące? To są wszystkie komplementy, to są wszystkie słowa, które nas wspierają, które nas podnoszą na wyższy level, które powodują, że czujemy się docenieni, które powodują, że czujemy się, co najważniejsze, szanowani. I ten język miłości jest głównie, zazwyczaj, choć nie zawsze, podstawowym językiem miłości u mężczyzn. Dlatego, że no niestety moje pokolenie troszkę w tył i troszeczkę w przód, jednak może przez rodziców, nie każdy albo większość była niekomplementowana. Tych jakby wyrazów uznania słyszeliśmy mniej. Więc często panowie lubią być chwaleni, a co najważniejsze, oni wtedy czują się szanowani, doceniani i jeśli nawet kobieta go pochwali, to on wtedy jest skłonny zrobić jeszcze więcej. Bo jak każdy z nas, dzisiaj dostaniemy komplement, tak Mark Twain powiedział, że jeden komplement wystarczy na 2 miesiące, w sumie w ciągu roku można by było powiedzieć 6 komplementów i jest wszystko czczku, załatwione. No to niestety tak nie działa, my potrzebujemy tego więcej. Więcej, żeby ten nasz zbiorniczek znowu się napełnił. I panowie, kiedy są doceniani przez swoją kobietę, i tutaj ważna informacja, że to docenienie, to nasze wyrażenie werbalne musi być skierowane do osoby. To znaczy się, nie może też długi czas upłynąć, zanim wyrazimy ten podziw, czy wyrazimy ten komplement werbalnie. To nie możemy zrobić to za tydzień, bo to tak nie zadziała. Najlepiej zrobić to od razu, ewentualnie za kilka godzin, czy najpóźniej na następny dzień. Także można to nawet czasem w wiadomości tekstowej napisać. No jakby to technika zależy od Państwa, ale mężczyzna czuje się bardzo taki, jakby to powiedzieć, no troszeczkę uskrzydlony i czuje się bardzo doceniany przez swoją partnerkę i on tak naprawdę odwdzięczy się nam nie dość, że tym samym, ale nawet jeszcze więcej. To w drugą stronę też działa. Kobiety, które są komplementowane, też czują się bardziej pewne siebie. I jest takie powiedzenie, że kobieta, żeby czuła się chciana, musi być kochana. A jeśli ten język miłości jest jej podstawowym, czy jednym z głównych języków miłości są właśnie te wyrażenia afirmatywne, więc nie zostawiajmy to dla siebie. Mówmy, jeśli zobaczymy coś w drugiej osobie, czy nawet w dziecku, bo ja tutaj chciałabym mieć na myśli jednak te relacje takie bliskie, które mamy ze swoimi partnerami, czy partnerkami, czy swoimi dziećmi. Ja będę się tutaj w tym filmie dzisiaj posługiwałam takim właśnie bliskimi naszymi relacjami, bo w sumie one są najważniejsze. To powoduje, że mamy jakby chęć do walczenia z wszystkim tym, co poza domem.
mamy więcej siły na to. Także, kochani, ośmielajmy te swoje drugie osoby, które ściśle z nami korelują, które uczestniczą w naszym życiu poprzez swoje relacje, czy dzieci, czy też związkowe. Ośmielajmy ich do jeszcze większych dokonań poprzez komplementy, poprzez słowa budujące. Bo jeśli my je ośmielimy, to one urosną. To urosną naprawdę. Słowa mają niesamowitą moc. Mówi się, że kobiety słuchają uszami, prawda? Więc jeśli ten. No, ja nie należę do tych kobiet, ale okej. Głównie kobiety słuchają i czują uszami. Także nie zatrzymujmy jeszcze raz tych słów do siebie i działajmy. Słowa, 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 podziw, szacunek, a mężczyzna naprawdę zrobi więcej dla nas, niż nam się wydaje. Następnym językiem miłości jest dobry czas. Ten język miłości jest głównie uznawany jako najważniejszy u kobiet. Dlaczego? Bo znowu, gdy jest ta faza zakochania, ten wspólny czas przychodzi tak, jakby ludzie są ciekawi siebie, pragną tego czasu ze sobą, jeszcze mają te różowe okulary, więc ten dobry czas jest taki instynktowny i nie wiadomo, kiedy tego czasu możemy całe dnie, możemy ze sobą rozmawiać i nigdy nam nie jest dość. Ale później, gdy faza tego związku już jest bardziej stagnacyjna, kiedy już ze sobą jesteśmy długo, kiedy już są dzieci, problemy, jest praca zawodowa, to tak jakby zapominamy o tym, że ten czas wspólny jest po prostu bardzo ważny. I co się dzieje? Wtedy troszeczkę się rozjeżdżamy i zaczyna się tworzyć między nami taki dysonans. Jeśli tym głównym językiem miłości, na przykład jest to główny język miłości kobiet, statystycznie główny jest kobiet, więc jakby tutaj co należy zrobić? My często nie mówimy wprost partnerowi, czego my oczekujemy. Ale gdy już mamy ten poważny związek, gdy już wiemy, że to jest ten człowiek, z którym chcemy żyć, to warto o sobie powiedzieć: słuchaj, ja chciałbym to i ja chciałbym, czy chciałabym to i to. On powie: dobra, nie ma czasu i tam inne rzeczy, ale należy w sobie wygospodarować. Kochanie, dzisiaj to wracasz o 17:00. Oczywiście nie można go do tego zmusić, ale fajnie jest to powiedzieć w odpowiedni, afirmacyjny sposób. Po to, że kochanie, dzisiaj o 18 mamy randkę ze sobą. On od razu takie oczy. I ważne jest, żeby ten czas przeżyć w oparciu na siebie. Fajne słowo, w oparciu na siebie, po prostu skorelowani na sobie, że wszystkie problemy wtedy już nie mają znaczenia, że każda rzecz będzie rozwiązana później. Dzieci mają opiekunkę, czy mają wychodne, zależy w jakim są wieku. Ta relacja, można leżeć na kanapie, ale musimy być skoncentrowani na sobie. Wtedy ona to 100% jest dla niego, on 100% dla niej. Można leżeć na kanapie, patrzeć sobie w oczy i też to jest super czas. Po prostu intymność trzeba pielęgnować, bo nie ma nic trwalszego niż intymność między ludźmi. To nie jest wtedy taka intymność seksualna, ale intymność taka, że kobieta rozbierze tego faceta, można powiedzieć, z wszystkiego, do czego ciężko dotrzeć, bo ten mężczyzna najczęściej może nie być nauczony takiego bliskiego czasu ze swoją kobietą. Także, kochani, pielęgnujmy ten czas. Minimum raz w tygodniu spędźmy tylko czas ze swoim partnerem i w 100% skupieniu na sobie. Często jest też tak, że panowie, co wiąże kobiety z mężczyzną, a ze strony mężczyzny tutaj popatrzę, to wspólne działanie i wspólne doświadczenia. To znaczy, też jest ten dobry czas, taki wartościowy czas, ale mężczyzna lubi robić to, co on chce, i kobieta, żeby mu w tym uczestniczyła. Na przykład widziałam taki związek, gdzie często mężczyzna wykonywał jakieś prace domowe, a uwielbiał, że ta kobieta stała nad nim i coś tam komplementowała go. I znowu te wyrażenia afirmacyjne, a było działanie jakby wspólne, bo był wspólny, wartościowy czas. To technika jest naprawdę dowolna, tylko trzeba się dowiedzieć, jaki język miłości jest tego partnera. I jeśli nie wiemy, to po prostu zwyczajnie zapytać. Przy wyrażeniach afirmacyjnych, jeśli znamy mało komplementów, to należy
je na przykład przyjąć od kogoś innego, to znaczy zauważyć, jak inne pary czy inne osoby komplementują się nawzajem i wypróbować u swojego partnera, czy to zadziała. Można prowadzić notatnik, ale na pewno trzeba te wyrażenia afirmacyjne mówić przez jakiś dłuższy czas. Nie wystarczy tydzień czy dwa. Najczęściej to będzie około miesiąca albo jeszcze dłużej, bo na początku ten partner może ich w ogóle nie zauważać, czy do tych randek on będzie się ciągle migał, ale nasza cierpliwość i wytrwałość będzie nagrodzona. Tylko trzeba wytrwale mówić, mówić, kochanie, ja tego chcę. Naprawdę wiele rzeczy potrafi się między ludźmi naprawić. Trzecim językiem miłości są podarki. To znaczy inaczej drobne podarki, ja mam tutaj na myśli. Jeśli chodzi o te podarunki, to o jakie tutaj takie prezenciki chodzi? Chodzi o takie podarki, prezenty, które mają wartość emocjonalną. Inaczej mówiąc, tu nie chodzi o wartość danego przedmiotu, tylko bardziej o energię i wartość, jaką ma dla tej osoby, którego chce komuś wręczyć. Już tłumaczę na przykładzie, że jeśli jakaś osoba ma dużo pieniędzy i kupi, dajmy, jakiś naszyjnik dla drugiej osoby, dajmy, że to mężczyzna kupuje kobiecie, czy to będzie miało wartość dla kobiety? No niestety nie. Ale jak weźmie kawałek drzewa i wydziobie tam serduszko z tego drzewa i poświęci czas i własną energię, to dla tej kobiety będzie miało to zupełnie inną wartość. Ona wie, że on się postarał, spędził ileś czasu, żeby to zrobić. Wartość będzie sentymentalnie dużo większa niż wartość materialna. A na odwrót, kiedy ta osoba ma mniej pieniążków, a kupi wartościowy prezent, to dużo więcej tą wartość będą miały właśnie wartościowy prezent niż ten zwykłe serduszko wydłubane z drzewa. Więc kochani, to naprawdę większe znaczenie ma to, ile my wydatkowaliśmy własnej energii na ten prezent. To ma znaczenie. Często kobiety mówią tak, że nauczyłam swojego mężczyznę kupować kwiaty. Trzeba się nauczyć dawać prezenty czy takie rzeczy, które sprawiają radość drugiej osobie, dlatego że ona nam się odwdzięczy tym samym albo jeszcze większym. Gdy często tutaj podarkiem również możemy być czas człowieka, ze względu na to, że co jest najdroższą walutą na świecie? Jest czas. I tutaj w formie podarku również może być czas, że mąż poświęci pół dnia, czy nawet cały dzień, gdzie mógłby iść do pracy, zarabiać kupę szmalu, można tak powiedzieć, ale on poświęci to swojej partnerce. Ona też to bardzo doceni. Także, kochani, warto uczyć się swoich języków miłości. Bo co nam z tego, że zrobimy karierę i wejdziemy no już na największy level, jaki możliwy jest w swoim zawodzie, jak będziemy tam sami, będziemy szukali innego partnera, to chyba nie o to chodzi. Wspólnych języków miłości trzeba się nauczyć poprzez praktykowanie. Trzeba pytać, pytać, rozmawiać i sprawdzać, jaki czasem człowiek nie wie, jaki jest jego język miłości, więc można sobie łatwo, jeśli chodzi o tą książkę, sprawdzić, jaki jest mój język miłości lub pozadawać kilka przykładowych pytań, żeby się dowiedzieć. A reszta to nasza obserwacja. Jesteśmy po to ze sobą, żeby nawzajem się wspierać i widzieć to, co nas cieszy, a to, co nas rani. Jeśli o czwarty język miłości, to są drobne przysługi. I co tutaj mam na myśli? Znowu wartość tych przysług naprawdę nie musi być duża, a nawet nie powinna. O co tutaj chodzi? Że często bierzemy do swojego życia schematy wynoszone z domu. Że jeśli u nas w domu rodzinnym było tak, że mężczyzna nie zajmował się pracami domowymi, tylko zarabianiem pieniędzy, a kobieta zajmowała się dziećmi i innymi pracami związanymi z domem, i mężczyzna zrobi od czasu do czasu na przykład jakąś rzecz, dajmy prasowanie, że kobieta robi to, ale niezbyt to jest jej ulubione zajęcie, i mężczyzna to, jakby powiedzieć, niespodziankowo zrobi to dla niej, to nie tylko, że zrobi tą drobną przysługę,
ale też zrobi coś, co ona nie lubi robić, i ta przysługa jakby wzrośnie 3 czy 4 razy dla niej. Wartość tej przysługi będzie przeogromna. Czym ona się odwdzięczy? Na pewno czymś, co zadowoli mężczyznę. Także, kochani, naprawdę warto robić sobie drobne przysługi. Jeśli ten język miłości jest dla kobiety najważniejszy, to warto zrobić to, co ją uszczęśliwi. Ostatnim językiem miłości jest dotyk. Ja mam tutaj na myśli nie taki stricte seksualny, ale no, tutaj też, bo jeśli chodzi o taką bliskość cielesną, jest to największy wyraz oddania drugiemu człowiekowi, ale w dzisiejszych czasach jest to też źle spostrzegane ze względu na to, że czasem jest to za szybko. Za szybko i mężczyźni, myślę, że głównie mężczyźni, to źle odczytują od kobiety. I to też jest znajomość języków miłości. Oni tam od razu sobie ideologię dopisują, a to naprawdę nie o to chodzi. Ale mam tutaj też na myśli też taki dotyk, no teraz jest pandemia, ale taki, że mężczyźni na przykład się witają, prawda, podając rękę. No, czasami kobiety też się takie witają, w sensie, że jak się poznają. Ale teraz ze względu tych atmosfery pandemicznej, która trwa, no tego nie można robić, ale często na przykład ludzie się przytulają. I to nie tylko osoby, które są razem w relacji, ale przytulamy dzieci czy inne osoby, składając życzenia. Też o taki kontakt chodzi. Też kobieta czy mężczyzna czuje się chciany wtedy, kiedy się go muschnie, tak? Kiedy się go zauważa. Tutaj ważną dla mężczyzn jest taką informację, bo kobiety często na przykład płaczą, są zdenerwowane, już nie mają sił i się rozpłaczą. Wtedy nie trzeba naprawdę nic mówić, po prostu podejść do kobiety i ją zwyczajnie przytulić. I nic nie trzeba, bo ona naprawdę nie potrzebuje tego, żeby jej dawać rady, czemu ty płaczesz, bo to wcale jej nie pomoże, ale zwyczajnie podejdzie, się przytuli i będzie wszystko dobrze. Naprawdę, kochani, znajomość języków miłości swojego partnera czy partnerki ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Bo miłość jest wyborem. My dokonujemy wyboru, to nie chodzi o to, żeby się zmuszać do czegoś, ale skoro podjęliśmy decyzję bycia razem i to, co nas uszczęśliwia, to warto to robić, dlatego że to tylko spowoduje, że jeśli będziemy zaspokojeni w swoich emocjonalnych potrzebach i napełnimy ten zbiornik miłości, o której tutaj wcześniej wspomniałam, to sprzyja to wzrostowi. I wtedy spokojnie każdy z nas czuje się bezpieczny w swoim domu i może się zająć innymi rzeczami, takimi spoza związkiem. Przecież ludziom się lepiej rozwija kariera zawodowa, kiedy wszystko, co trzeba, wszystko, co ich wspiera, mają w domu i tam czują się kochani, chciani, chcieni. Często jest tak, że kobiety czują bezpieczeństwo przez to, że są odpowiednio kochane. Każdy tak człowiek ma, że ktoś może powiedzieć: a bo jak ja ci nie kupowałam kwiatów, to ty nie czujesz się kochana. Jeśli jej język miłości są właśnie te podarunki, to kupuj jej te kwiaty. Naprawdę. I to nie jest takie, że ona bez tych kwiatów będzie cię nie kochała. To jest po prostu jej język miłości. Ona czuje się przez to doceniana i przez to czuje się kochana. Kochanie, naprawdę wiele, wiele rozwodów da się uniknąć, jeśli ludzie poznają swoje języki miłości. Jeśli dla kobiety ważne są jakieś przysługi, to dlaczego? Ile cię kosztuje ta przysługa? Niedużo. A naprawdę ty dasz swoje 30%, dostaniesz 50% albo 60%. Kochani, jeśli nie znamy swoich języków miłości, też zadawajmy sobie pytania. Jest też tutaj test taki, który można sobie rozwiązać, znaleźć w internecie. Ja puszczę linka również pod tym filmem, że taki, który ja też widziałam wcześniej w internecie, sama go sobie robiłam, nawet byłam ciekawa, jak moja córka i mój syn, w jakimi językami miłości mówią. Jeśli chodzi do dzieci, to jest zupełnie coś innego. Warto ich nauczyć wszystkich 5 języków miłości, dlatego żeby umieli się nimi posługiwać i sprawdzać na dalszym etapie życia, który to jest ich. Bo jeśli chodzi o dzieci, to na początku życia może być dotyk, bo się człowiek dużo przytula,
dużo się dotyka małego dziecka, bo to świadczy o tym, że my go kochamy, prawda? Ale później z wiekiem już ten dotyk może przejść na którąś inną stronę. Już na przykład nastolatka, no to więcej będzie wyrażenia afirmatywne i przede wszystkim jakieś przysługi. No podarki to też, no bo wszystko się przyda, prawda? Nowe ciuchy i inne rzeczy, no jak najbardziej. Także kochani, warto, warto wspierać się i szukać tych swoich języków miłości, zadawać sobie pytania. Naprawdę nawet para z 30-letnim stażem, która nigdy się nie posługiwała swoimi językami miłości, może zacząć. Trzeba tylko wytrwałości, żeby się nie zrażać, a on nie zadziałał, a on nie chce. Na przykład ważnym takim przykładem jest, co tutaj nawiążę do tej mojej nowej powstałej grupy i tam, gdzie się ukaże ta pierwsza masterclassa, jeśli była na przykład zdrada między partnerami, a jednak człowiek jest świadomy na ten, że czasem takie rzeczy się zdarzają i chce żyć dalej z tym człowiekiem, ale nie wie jak, to ważne jest tutaj małymi krokami dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. Bo panowie mają taką wolnościową potrzebę, że jeśli nie czują się kochani, znowu ten język miłości, czy gdzieś na początku dostali ten, zapełnili ten swój zbiornik, a gdzieś przez jakieś lata, gdzieś powstało jakiś taki dysonans, powstało niezadbanie o to napełnienie z powrotem tego zbiornika miłości, mogło dojść do jakiegoś, brzydko mówiąc, jakiegoś innego zbliżenia. I tutaj, jeśli druga osoba będzie cierpliwa i on, mając, nie powiem, że taką tutaj będzie na tyle dojrzały, żeby to, ale jeśli, żeby to skończyć, czy po prostu, żeby wrócić na łono rodziny, czy ona ma wrócić, ale po prostu trzeba sobie zdać sprawę, czy dlaczego to się stało. Dlaczego to się stało i czy chcemy. I często jest tak, że jeśli będzie opadała w tym nowym jakimś związku, czy w nowej relacji ta faza zakochania i będzie wracała do normalności, to jest taki ważny czas, że ta osoba może wykorzystać to w ten sposób, że jeśli ona, znając język miłości swojego partnera, zadba o tą część, że on się napełni, bo to, drogie panie, w ogóle nie chodzi o to, że chodzi o to, że ktoś jest młodszy czy bardziej urodziwszy. W ogóle miłość i intymność między ludźmi polega na czymś innym. Naprawdę. To nie chodzi o wyglądy zewnętrzne czy młodość. To właśnie chodzi o ten język miłości, żeby cały czas był on na jednym poziomie. Każdemu jest szkoda wielu lat, wielu doświadczeń, wielu jakby wspólnych przeżytych, czy dobrze, czy źle, czasu dla jakiegoś tam krótkiego jakiegoś zauroczenia. Kochanie, także naprawdę wiele małżeństw można naprawić, wiele związków może dać sobie drugą szansę, tylko trzeba być wytrwałym i patrzeć, czy czasami się nie przeoczyło i ten bak troszkę nam gdzieś nie został zużyty. Także kochani, polecam tą książkę. Tu jest bardzo dużo info, bardzo dużo przykładów, więcej niż ja powiedziałam, bo już nie chciałabym, żeby te filmiki były długie. Także kochani, ja życzę miłego wieczoru. Dziękuję za poświęcony czas. I sprawdzajmy swoje języki miłości i miłości swojego partnera. Życzę dużo, dużo, dużo miłości. I pamiętajcie, że miłość to jest coś najważniejszego w naszym życiu. Jedna z najważniejsza, to nie jedna, to jest najważniejsza. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym filmie.